Powinienem ten wstęp tutaj zrobić, ale już zrobiłem go w Minecrafcie i jest mega zajebisty! Wow! Ale to nie o tym dzisiaj, moi drodzy kochani. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie opowiadali o top 5 ulubionych piosenek Kałena, bo nim jestem! Nie! Nie wolno tak. Moi drodzy, zostawcie łapę w górę i zostawcie suba. A teraz oddaję głos temu Cwelowi Nikodemowi! Siema. Tu Nikodem i dzisiaj chcę wam opowiedzieć o top 5 moich ulubionych piosenek. W zeszłym tygodniu było tak, że dałem egzekwo pierwsze miejsce Rapaparze i czemu? I gdzie jest krzyż? Z albumu Perpetuum Debile. Teraz nie dam pewno egzekwo, bo naprawdę no nie wiadomo. Dobrze, zaczynamy! Wow! O, łaś walłem. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy standardowo od miejsca 5 piosenek Kałena. Uważam, że na miejsce 5 zasługuje piosenka West Coast. Kajdany na parku, tamina bandyty, prawdziwa to pseudo gangster. Zagubiony w tańcu na cyklu nabity, na łapie podruba Rolex. Która po prostu rozwala stylem, jest naprawdę mega spoko piosenka. Kolory są spoko w teledysku. Mega zajebista piosenka, taka pozytywna, skoczna, w sam raz na imprezę. Wydaje mi się, naprawdę, naprawdę piosenka genialna. Uważam i uważam, że fajnie, że Dawid wrócił do starego stylu. Dobra, miejsce 4. Na miejscu 4 dałbym piosenkę Rachunek Sumienia z albumu 2020. To my ludzie grzeszni, narodzeni z prochu, dzieci tego świata, pełnego wielu pokus, wyznawcy pieniądza, kultu wielu bogów, oceniani przez to, jaki mamy dochód. W świecie nierówności, narodzony ze zgliszczy, w szarej codzienności, te zagubione myśli. Wiadomo, popowa popierdółka, nie? Jak to sam Dave powiedział. Ale uważam, że Rachunek Sumienia to jest bardzo spoko piosenka, taka balladowa. Bardzo fajna, gada o uczuciach, jacy ludzie są, jacy ludzie nie powinni być, że powinni być dobrzy ludzie, a nie dlaczego ludzie są źli i w ogóle opowiada bardzo stricte takich przeżyciach, dlaczego ludzie, wiecie, są skupcy bykami i w ogóle. Naprawdę polecam posłuchać. Na trzecim miejscu wejdzie Kartka z pamiętnika. Ja kiedyś tego cover zrobiłem, był nawet do tego instrumental, ale nie ma już do tego, miałem czarną skórzaną kurtkę, zakrywałem mordę i dalej zakrywam mordę. Ale uważam, że Kartka z pamiętnika jak najbardziej zasługuje na trzecie miejsce. Z tego względu, że opowiadam no, też trochę o miłości, o takich przeżyciach Dawida, które gdzieś tam miał, gdzieś tam w przeszłości. Bardzo fajna piosenka. Chyba jedna z lepszych, które mi się podobały na piątku 13. W ogóle skoro zacząłem kolekcjonować dyskografię Kałena, to w końcu trzeba zacząć kupić trzy wcześniejsze albumy od debiutu, nie? No i ten, 88 EP, przepraszam, 2020 i właśnie on. Ale on to ja już sobie zamówiłem i jest mega turbo kozakiem. Ale dobra, drugie miejsce! To będzie. Wydaje mi się, że Alter Ego na drugim miejscu będzie. Moje Alter Ego, co jest? Namawia mnie dziś do złego. Z tego względu, że to jest po prostu jakiś turbo rozwalony system. Dałbym Alter Ego egzekwo na drugim miejscu z Edwardem Mordejkiem, z tego względu, że to jest Alter Ego 2. Nie, ale naprawdę to jest
taki skurwiały rap, za przeproszeniem. To co KN nagrywał w 2012, że to jest po prostu piękne. I uważam, że Alter Ego na drugim miejscu może być. Opowiada o wszystkim i o niczym, o tym jaki Dave jest dla Dawida, dla KN-a i jest dalej skurwiałym hamem i tyle. I pierwsze miejsce, piosenka, która niedawno została wypuszczona, jakieś 2 tygodnie temu robiłem recenzję tego, tej piosenki, John Wick. To jest po prostu taki rozpiernicz, to jest po prostu ooo! Zabili mi psa! Zabili mi psa! No kurwa jego mać! Zabili mi psa! Zabili mi psa! Dlatego to moja zemsta! Taki rozpizdziel to jest, że ja po prostu, no nie wiem, no Johna Wicka to ja bym słuchał non-stopa, jakbym, kurde, nie wiem, pociągiem jechał, to Johna Wicka bym słuchał przez najbliższe 2 godziny, ze Szczecina do Poznania, albo z Krobi do Wrocławia, nie? No, i John Wick to jest po prostu, najlepsza piosenka. Pierdzieliłem o tym, wiecie jakie jest moje zdanie na temat tej piosenki, więc nie muszę wam mówić, dlaczego John Wick jest na pierwszym miejscu, bo to jest po prostu rozpizdziel tej piosenki. To jest po prostu rozpiernicz całego albumu, który wyjdzie dopiero w połowie lutego. I dziękuję ci, Dawidzie, za to, że wróciłeś do starego stylu. Po prostu kocham cię za to. Nie no. Szanuję go, jest moim mentorem i zawsze będzie. No dobra, to chyba na tyle, jeśli chodzi o tą płytę, znaczy o ten film. Jeżeli chcecie państwo więcej, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa!